tu masz pierwszy koszyk, tu jest drugi koszyk, a tutaj jest trzeci. Wybierz sobie ten, ten lub ten, a ja wylosuję dla ciebie kartę. Każdy koszyk dostanie dwie karty. Na samym początku będzie to karta, co dobrego do ciebie idzie, a druga będzie to karta rady. Także w tym momencie zastanów się, co najbardziej ciebie przyciąga. Skup się. Dobrze, skup się. I na początku jest, co dobrego do ciebie nadchodzi w godzinach. W dniach, w godzinach. Do tego. Co do ciebie nadchodzi dobrego tutaj? I co dla ciebie idzie miłe tutaj? Dobrego dla ciebie, co idzie w godzinach lub dniach. Macie te karty swoje i zaraz będzie rada. Jeśli wybrałeś ten koszyczek, to do ciebie idzie co dobrego. Jeśli jest jakaś osoba, sytuacja, której nie ufasz, czujesz się obciążony, zmęczony, czujesz, że nie możesz właśnie komuś, to jest najważniejsze, komuś zaufać. Czujesz się, że albo ktoś stracił na zawsze twoje zaufanie, to tutaj może nastąpić cud, bo po prostu przyjdzie jutrzejszy dzień lub następny dzień do 5 dni i ta osoba odzyska zaufanie. Jeśli jest jakaś sytuacja niepewna, ciężka, wszyscy są spokojni, ciebie pocieszają, a ty czujesz, że coś jest na rzeczy, tak jakby miało po prostu, nie wiem, coś wybuchnąć, wojna się zacząć. Czujesz takie czasami poddenerwowanie, takie zestresowanie, że wiesz, coś ma się wydarzyć. Nie wiesz do końca co, ale coś ma się wydarzyć, tak? To minie. Minie właśnie ten niepokój. To jest właśnie taki niepokój w tobie gdzieś głęboko. I właśnie miłe to jest to, że wszystko odejdzie, co cię dręczy. Brak zaufania do kogoś, do jakiejś sytuacji, do osoby bliskiej. Brak zaufania do życia, do wszechświata, do Boga. Jakiś niepokój. Wszystko odejdzie w to niepamięć. Zaczniesz ufać i ulży ci. Po prostu ci nadzwyczajnie w świecie ulży. Jeśli brałeś ten koszyczek środkowy, to co do ciebie idzie dobrego? Jeśli uważałeś, że ktoś cię okłamał, ktoś coś ukrył przed tobą, manipuluje tobą, to okaże się, to nie jest niestety, tylko na szczęście właśnie, dla ciebie na szczęście, że to nie była prawda. Niestety, chciałam powiedzieć, że intuicja źle ci podpowiadała. Bo jeżeli uważałeś, że no mógłbyś dać, ściąć sobie palec, że ta osoba cię okłamała, manipuluje tobą, nie wiem, pracodawca, partner, ktoś cię oszukuje, coś robi za twoimi plecami, nieuczciwe zagrania, się okaże, że no niestety nie miałeś dobrego odczucia, jeśli chodzi o tą osobę, a szczęściem jest to, że ona nic takiego nie kombinowała. Jeżeli ktokolwiek jest taki w twoim życiu, spędza ci czasami to sens powiek, albo to było ostatnim czasem właśnie, że na myśl o tej osobie, o tej sytuacji czułeś niepokój, że może ktoś cię okłamuje, to wyjdzie prawda na jaw i się okaże, że ta osoba miała uczciwe zamiary. A jeżeli jej powiedziałeś to, co myślisz, to będzie ci nawet wstyd, że ją oczarniałeś. Także to jest dobre i gdzieś się okaże, że ktoś był co do ciebie uczciwy, bo tutaj się doszukujemy czegoś dobrego. Jeśli brałaś ten trzeci koszyczek, tutaj z tymi makówkami, co idzie do ciebie dobrego w najbliższych dniach, godzinach, bardziej godzinach, niesamowicie dobra kondycja fizyczna i psychiczna, może być to i to, ale z czymś się borykałeś, jeżeli czułeś się ostatnio nie w sosie, coś ci dolegało, strzykało, czułeś, że ci plecy bolą, byłeś przemęczony, to odzyskasz swoją witalność. A jeżeli tylko nie domagała psychika, depresja, coś cię po prostu niepokoiło, jakieś nostalgia, dni płaczliwe, szczególnie jak teraz była ta pełnia, która była bardzo trudna dla wszystkich znaków zodiaku, wszystko odejdzie w niepamięć w ciągu godzin. Może się pojawić nawet jakaś osoba, która cię bardzo dobrze rozumie i to ona ciebie właśnie wesprze. Jeżeli nikogo takiego nie ma, nie przejmuj się. Ta siła, moc jest w tobie.
Także tutaj przychodzi właśnie samozadowolenie, świetna kondycja fizyczna, psychiczna. Stoisz po prostu, okurzyłeś się, wytarłeś pyłek, stajesz uśmiechnięty przed lustrem, myślisz, świat należy do mnie. I to jest piękne. To jest piękne, skarbie. I teraz dla każdego koszyczka dostaniecie kartę radę. Na początku ten koszyczek. Jaka jest dla Ciebie rada? To jest bezterminowe, ale kiedy to słyszysz, to powiedzmy, że to jest rada na mniej więcej ten moment, tak? Jeżeli wchodzisz na ten filmik dziś, to powiedzmy na dziś, jutro. Jeśli wejdziesz na ten filmik we wrześniu, w grudniu, no to będzie następny dzień, tak? Rada, tutaj chcemy radę dla tej osoby. Rada jest taka, że jeżeli ktoś oczekuje, potrzebuje Twojego wsparcia, wyciągnij do tej osoby rękę. Ta karta to jest często karta, która mówi, że dajemy coś i nie myślimy o stracie, nie liczymy, ile daliśmy, tak? Dajemy komuś z potrzeby serca. I dlatego tu pomyśl sobie, może gdzieś w Twoim otoczeniu, może w rodzinie, może ktoś jest, kto potrzebuje bardzo mocno Twojego wsparcia i tak naprawdę na nikogo innego nie może liczyć, tylko na Ciebie. Nie musi to oczywiście być żadne wsparcie finansowe. Nie musi to być wręcz nawet materialne. To jest pomoc czasami jakaś. Pomoc, żeby komuś ułatwić coś. Może ktoś w rodzinie, może ktoś starszy, może ktoś nie potrafi Cię poprosić o to, ale widzisz, że gdy patrzysz w oczy, to dostrzegasz w oczach wołanie o pomoc. To ta karta rada by była, że pomóż tej osobie. Jeśli Ty jesteś osobą, która potrzebuje rady, to jest rada, poproś kogoś, tak? Bo samo to, że może dajesz Ci się wydaje znaki, pokazujesz, że czegoś Ci brakuje, może ktoś nie umie tego rozszyfrować, odczytać, tak? Dlatego najlepiej to by było powiedzieć słowami. Tak właśnie przy tej karcie. Komuś jest ciężko i on musi po prostu wykrzyczeć to, pomóżcie mi. Wtedy świat usłyszy i ktoś pomoże. W milczeniu musi wtedy ktoś się domyślić, że jest potrzebna pomoc. Dlatego jeżeli Ty potrzebujesz tej pomocy, poproś kogoś i tutaj znajdzie się jakaś osoba, która Ci da z potrzeby serca. Nie będziesz musieć nikomu oddawać nic. Nie bój się. To jest karta właśnie, jak widzisz, on daje, mówi, masz, weź, potrzebujesz, kiedyś mi oddasz może, tak? Ale nie musisz, jak nie chcesz. Także rada tutaj jest pomysł, czy ktoś czeka na coś z Twojej strony, czy może Ty potrzebujesz czyjejś pomocy. Nie zawahaj się poprosić. Jeżeli chcesz ten koszyczek, tak, z radą, ja Ci wybiorę tutaj radę do tego. Rada. Tutaj Twoja jest rada taka, jeśli Ty trzymasz ludzi, którzy chcą Ci pomóc na dystans, to jednak przemyśl, czy na pewno te osoby mają takie, zobaczcie, z tymi nieuczciwymi zamiarami, to jednak coś tu jest. Druga karta, druga siódemka, która właśnie znowu mówi, że czy nie jest przypadkiem tak, że Ty bezpodstawnie kogoś o coś podejrzewasz. I tą trzymasz osobę, powiedzmy, jak za drzwiami, ponieważ uważasz, że jest albo nieuczciwa, albo coś. Rada, przemyśl to. Ja czuję, że ci, tutaj co wybrali w środku, to mogą bezpodstawnie kogoś o coś oskarżyć nawet. O, nie wiem, fałszywą przyjaźń, a cokolwiek, o zdradę, słowną, jakokolwiek. Jakby ktoś coś zawalił w waszych oczach, a to tak nie jest. I teraz, jeśli ty jesteś osobą, tak jakby nie czujesz tego, że ty właśnie jesteś taką osobą, co trzyma wszystkich na dystans. Taka nie jesteś, jesteś otwarta, ciepła, otwarty, ciepły, to ta karta radzi, żebyś przemyślał, czy nie jest tak w przypadku, że dajesz sobie wejść na głowę. To jest czasami pokazanie w sposób zdrowy, potrzebny. Tu jest granica moja, tak? Nie przechodź, bo tam jest moje, tak? Nie decyduj za mnie, nie mów, co mam wybierać się w żyć, ponieważ to jest moje. Także tutaj przemyśl, jaką ty osobą jesteś. Nie bierz nic na siłę, tylko to jest rada w Twojej sytuacji. To nie znaczy, że Ty masz coś zmieniać w sobie, tylko to jest rada dla Ciebie, jak masz się zachować z tym wszystkim, co teraz masz. To nie chodzi, że Ty masz siebie zmienić, Ty masz zmienić ewentualnie zachowanie, tak? Bo jeżeli pomyślisz sobie, aha, to ja jestem osobą, która prawdopodobnie zachowuje się tak, że daj sobie na głowę wejść i mam pewnie zmienić swój charakter, to nie o to chodzi. To może być jakaś sytuacja jedna, która właśnie jest bardzo teraz ważna i ty słuchasz kogoś, ktoś tobą manipuluje, decyduje za ciebie i wchodzi ci po prostu przez to na głowę, tak?
i pociąga za te sznurki, ty robisz tak, jak ta osoba ci zagra. To tu by było tylko w danej sytuacji rada, na ten moment. Zrób taki sobie bezpieczny krąg, umieść siebie tam, wyobraź sobie, że tutaj jest granica. I nie pozwól, żeby ktoś tą granicę przekraczał. Jeżeli ty jesteś właśnie taką osobą, ciężko ci jest odmówić, ciężko ci jest powiedzieć nie, tak? To jest potrzebne głośne powiedzenie nie, albo tak. W ostatniej tutaj grupce, w tym fajnym tutaj koszyczku, dla ciebie karta rady. Rada od Wszechświata dla ciebie na ten moment w twoim życiu. Rada to jest taka, karta cesarza. Bądź silny, masz siłę sprawczą, jeżeli coś ci się nie udaje, nie martw się. Nie musisz nawet do końca wysilać się. Po prostu postanawiasz, zaczynasz coś od nowa i wszystko ci się poukłada. Jesteś niesamowitym człowiekiem, niesamowitą istotą, jesteś niesamowitym szefem, ojcem, żoną, partnerką, cudowną istotą, silną fizycznie, psychicznie. Także jeżeli uważasz, że w ostatnim czasie ktoś z tobą jakieś gierki gra, tak? To przypomnij sobie o tym, jaką osobą tak naprawdę jesteś. To nie jest ktoś, kogo można postawić pod ścianę, wyśmiać, szydzić z niego, popychać go. To jest osoba silna. Także czy nie jesteś przypadkiem wewnątrz taką osobą, tylko o tym zapomniałeś przez ostatnie jakieś tam sytuacje życiowe? Jeśli naprawdę nie jesteś, uważasz, że to nie ty, to znajdź sobie w otoczeniu taką osobę, która ci w wielu rzeczach, sytuacjach pomoże. Pamiętaj, może to być jakiś mężczyzna, może to być twój szef, profesor, ojciec, mąż, starszy brat, przyjaciel. To jest rada, żeby do tego mężczyzny uderzyć po pomoc, jeżeli potrzebujesz. Jeżeli potrzebujesz. Niektórzy mogą mieć problem na przykład z utrzymaniem wagi, powiedzmy. To mógłby być jakiś mężczyzna, który ma siłownię, tak? Właściciel siłowni. Jeśli ktoś ma problemy z psychiką, to mógłby być jakiś świetny terapeuta, dobry właściciel jakiegoś powiedzmy jakiejś kliniki. Też może być. Dużo osób tutaj może być. Ale osoba bynajmniej, która ci pomoże.